Przede wszystkim, znowu poziom 7. Dalszy ciąg wjedziemy na 3, dodatek serca z kamienia. Dobra, tak jak zapowiadałem, się idziemy kopać. Nie wiesz, czemu by nie. To nie wcale kopać potwory czy ludzkie czaszki. Nie, nie. Się będziemy kopać w ziemi. Albo w kamieniu. Zobaczymy. No i dobra. Chyba powinienem ściszyć komórkę, ale cóż, trudno. Ha! Płotka zna się na rzeczy. Dobra. No i po kolei. Będziemy musieli odwiedzić parę miejsc. No i zobaczymy, co ciekawego wyjdzie z tego zaklinania. No, brzmi interesująco. Dobra. Coś tu będzie? Poza kamieniem? Chyba nie. Okej, okay, to jest nefryt. Mało tu tego nefrytu. Poszukam dalej. Okej. Okay. Nam mówią, jest potrzebna dosyć duża grudka. Więc pewnie właściwa grudka będzie przez coś chroniona, znając życie. Okej. Okay. Jakby się nie spodziewał innej sytuacji. Okej. Okay. Mamy wejść do środka. Czy to są nekery? Chyba tak. Nie. Kurczę, to te znowu. Okej, okay, ale przynajmniej w jaskini powinno być łatwiej, bo będziemy mogli je przyszpilić do jakiejś ściany. Okej, okay, dobra. Olej bierzemy. Quen. Igni. Bierzemy się do roboty. No, tak lepiej. Ha! Co, już nie masz dokąd uciekać, co? Spryciarzu. Tak myślałem. Okej. Okay. Ej, ku Skype, przestań. Próbuję nagrywać. O, więcej ich tu jest. Spoko. Nie uciekaj tam. Uciekaj pod ścianę. A, ty u mnie atakujesz, co? Chociaż. Się nie wpiszę na coś takiego. Tak lepiej, prawda? Dobra, tutaj mamy jakiś ukryty skarb, ale zanim się nim zajmiemy, sprawdzę najpierw ten nefryt, żeby nie przełączać się pomiędzy zadaniami. Okej. Coś tu jeszcze mamy? Niebieskie mutageny. Skype, jeżeli jeszcze raz mi się odezwiesz, zaraz cię wyłączę, serio. Okej. Okay. Czy to jest ten nefryt? Nie. Buty Wariusa. Cokolwiek to oznacza. Nie, uciekasz się teraz. Tak? Się zajmiemy szybko. Gdzieś tutaj ma być ten nefryt, tak? Aczkolwiek nigdzie go nie widzę. Może muszę niżej zejść. Że ta jaskinia ma kilka poziomów. Na to wygląda. Radar wskazuje, że coś jest pode mną. Okej, nie, tu jest nefryt. Nefryt. Muszę go tylko jeszcze wydobyć. Okej. Okay. Okej. Okay. Przy okazji możemy zobaczyć, co ten ukryty skarb będzie zawierał. Okej. Okay. I zobaczmy.
Bla, 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 bla. Serio, tych zadań z ukrytymi skarbami jest tak dużo. W każdym z nich trzeba coś przeczytać, więc... Już mi się znudziło to czytanie, więc mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Okej. No dobra, idziemy dalej. Zamierzam zbadać tu jaskinię do końca. No chodźcie tutaj, paskudy. Jeden duży. Ha! Nie boję się ciebie. Cofaj się po ścianę. Chyba przeciwnicy z dodatku mają spore problemy, jeżeli przyszpili się je do ściany. Tak jak z Olgiertem walczyliśmy, z tymi wszystkimi arachnidami. Więc to może być jakiś wspólny problem. Ale dobra. Zobaczmy, dobra. Mam pochodnie. Troszkę powinna pomóc oświetlić sytuację. I musimy znaleźć skrzynię. Na razie nie widzę żadnej skrzyni. No okej, tutaj jest. Tylko floreny. No nic. Kasa również się przyda. Coś tu jeszcze mamy? Chyba nie. Dobra, to zabieramy się stąd. I idźmy do zaklinacza. Tak, trochę denerwująca jest ta sprawa z pochodniami, ponieważ Geralt ciągle je chowa. Więc my przy wspinaniu się, czy przy innych czynnościach. Do reanimacji po prostu nie przewiduje trzymania jakiegoś innego przedmiotu w ręce, dlatego Geralt chowa to. O, albo teraz po prostu schował, ponieważ taki miał wymysł. Okej. Okay. Szczęście może mamy jeszcze eliksir kot. Okej, dobra. Jeszcze jakieś ukryte miejsce, ale później się nim kiedyś zajmę. Nie muszę teraz do niego iść. Bardziej ciekawy mnie teraz zaklinacz. Brzydkie chmury. Czy brzydkie mam na myśli, że nieładne, tylko po prostu, że deszczowe. Ładne są jak najbardziej ładne. Ślicznie wykonane. Okej. No to... w drogę. Dobra. Czy coś poza nafrytem będzie jeszcze potrzebował? Widzę, że moje pieniądze nie poszły na marne. Nawet nie wiesz, z jaką przyjemnością wróciłem do mojego zajęcia. Dziękuję ci. Nie ma za co. Jak idzie praca? Wykonałem już kilka pomniejszych run, tak na rozgrzewkę. Niestety narzędzia i składniki, którymi obecnie dysponuję, nie pozwalają mi na stworzenie niczego lepszego. Na szczęście znalazłem dla ciebie nefryt. Proszę. Okay. O, dziękuję. Jeśli chcesz rzucić okiem na moje dzieła, to zapraszam. Zaklinacz może wzmocnić twoje przedmioty słowami runicznymi, słowami glifowymi. Dzięki temu skają one nowe i potężne właściwości. Aby zakończyć przedmiot, wejdź do panelu zaklinania. Okej. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Słowa runiczne umieszcza się w miejscach na runy i glify. Nie możesz ich więc używać w tym samym czasie, co runy i glifów. Kiedy zakniesz jakiś przedmiot, runy i glify, którymi dany przedmiot został wcześniej wzmocniony, ulegają zniszczeniu. Okej. Okay. Zanim to będziemy robić, trzeba by
pousuwać je. W tym miejscu znajdują się przedmioty, które możesz zaklinać. Można zaklinać tylko te przedmioty, które mają 3 gniazda do ulepszenia. Lista zaklęć, bla bla bla. Opis zaklęcia jest określony koszt jego wykonania. Zaklęcie mają swoje poziomy. Zaklinacz rzuci zaklęcie na wybrany przedmiot, o ile osiągnął już poziom równy bądź wyższy poziomowi zaklęcia. Możesz zmieniać reguły filtrowania zaklęć, bla 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 bla. Więc zobaczmy. Pierogi! Możemy rzucić kogoś. Możemy rzucić zaklęcie pierogi. Spożywanie jedzenia regeneruje 100% więcej życia, ale wszystkie smakuje jak pierogi. Już. Bardzo potężne zaklęcie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Ogień. Przeciwnicy podpaleni znakiem igni mają właśnie szansę na podpalenie innych przeciwników w zasięgu 2 metrów. Okej. Okay. Ciekawe. Pomniejszy glif yardem, pomniejszy glif odparcia. Możemy mieć zawładnięcie. Gdy przeciwnik podpaleni znaku akcji zginie, efekt przenosi się na następny cel. Okej, okay, ciekawe. Wycieńczenie. Trafienie przeciwnika znakiem art zmniejsza jego wytrzymałość 50% ciężar. Wszystkie elementy pancerza traktowane jako pancerz ciężki. Nie wiem, co by to miało dawać dobrego. Pancerz odbija wszystkie pociski z wyjątkiem magicznych. Również ciekawe. Okej, okay, mamy też spokój. Po osiągnięciu maksimum punktów adrenaliny zaczynają maleć do zera. W tym czasie zwiększa się regeneracja żywotności i wytrzymałości oraz zmniejsza się zatrucie eliksirami. Okej. Okay. Brzmi całkiem ciekawie. Utrwalenie. Premie zapewniane przez stoły płatnerskie i koła szliwerskie pozostają na stałe. To jest również ciekawe. Okej. Okay. W zasięgu 2 metrów to chyba nie jest zbyt dużo. Więc się zastanawiam. Okej, okay, dobra, nieważne. Tak tych mniejszych nie zamierzałbym rzucać, ponieważ pewnie nie dawałyby dużych bonusów. Okej, okay, możemy dodawać gniazda. Coś poza tym jeszcze mamy? Rozbierzmy części, usuniemy ulepszenia. Tak. Możemy wyjmować glify, ale spoko. Okej, okay. Możemy przy okazji się naprawić. Dobra, co mam w sklepie? Schemat... schematy generalnie na glify. Odporność na obrażenie od żywiołów. Zlepszenie zmniejsza wolnym gnieździe w elemencie pancerza, poprawia jego statystyki. 63% zmniejszone uszkodzenia. To się ciekawie wygląda. Uzdrowienia. 1% regeneracja żywotności. Mało. A właśnie, tych glifów chyba nie było w podstawowej wersji gry, więc sprawdzę, co one robią. 2% odporność na krwawienie, 2% to już były, dobra. Mniejszy kamień ruczniczny, składnik rzemieślniczy, pomniejszy glif nasycenia, składnik rzemieślniczy. Okej. Okay. No i mamy całą masę schematów. Czy mam schemat na igni? Nie, ale wezmę w takim razie. Z czego wyrabia się taki igni? Pomniejszy glif igni. Okej, z nasyconego pyłu i z bursztynowego pyłu. A, jeszcze z pomniejszego glifu nasycenia. Więc zbyt dużo nie mógłbym zrobić. Aż tych mi brakuje. A duże glify igni robi się po prostu z małych. Drogie one są? Drogie, 200 zł. Ale i tak nie tak drogie jak właściwe glify. Czy mogę rozbierać glify na części? Tak, nie za bardzo. Glify igni po rozebraniu daje jedwab. Ponieważ czemu by nie? A, cienisty pył mam 2. Dobra. No to daję tylko nasycony pył. Właśnie. Zauważyłem, że mam 2 cieniste pyły. Nie wiem skąd wziąłem drugi. Nie będę jego podnosił poziomu. Bywaj. Gotówka może się przydać do
do kupienia tego domu. Ale zobaczmy, co jeszcze miałem sprawdzić. A, miałem alchemię odpalić. Ponieważ coś tu potrzeba, a tak, ulepszoną pełnię. Potrzebowałem dwa cieniste pyły. Czy mam wyśmienitą pełnię? Nie. Szkoda, że nie mam zwykłej wilgi. Ona daje odporność na zatrucia. Jakoś nie udało mi się znaleźć. Co może powinienem przeszukać jakieś niskopoziomowe lokacje, żeby znaleźć. Okej. Okay. Dobra. Zagadajmy jeszcze do tego handlarza o jego wyścigi konne. Miło! Słyszałem wiele dobrego o szybkości ofirskich lumaków. Masz ochotę się pościgać? Nasze konie są chontrze jak zachodni wiatr. I chętnie to udowodnię. Ścigajmy się! Dobra. Płotka jest najszybszym koniem w krainach północnych i musimy temu panu to udowodnić. Jedziemy! Okej, same wyścigi i konne znajdujemy dosyć często w grze. Dosyć często w przynajmniej kilku miejscach. I zazwyczaj nie są zbyt trudne. A wygrywamy za to jakiś właśnie kwipunek dla konia. Wow! Co to jest? Czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Dobra. Tak, ekwipunek dla konia. Albo Yuki, albo siodła, albo coś innego. Zobaczymy, co tu razem wygramy. Okej, generalnie trzeba tak, pędzić, nie zjeżdżać z drogi. Aż do wyczerpania wytrzymałości wierzchowca, która zaraz mi się wyczerpie. A kiedy to się stanie, trzeba trochę pokombinować. Tak właśnie, w ten sposób. Zajeżdżamy drogę kolesiowi i on wtedy nie potrafi kompletnie ogarnąć tego, jak nas wyprzedzić i wtedy możemy odpocząć w ten sposób. Okej. Okay. W ten sposób regenerujemy, wytrzymałość wierzchowca i pędzimy dalej. I w ten sposób można wszystkie wyścigi w grze bez większych problemów przejść. Okej. Okay. Ofirskie lumaki są rącze jak wiatr, ale mój koń w niczym im nie ustępuje. Gratuluję wygranej! Przyjmij proszę tę kulbakę na pamiątkę naszych zawodów i niech ci ona dobrze służy. Okay. Dzięki. Podoba ci się nowe wdzianko płotka? Ha! Człowieka można ocenić po tym, jak traktuje swojego konia. Wedle naszego mitu na początku było niebo i ziemia. Niebo pokochało step z wzajemnością. I z tego związku zrodziła się klacz. Ludzie byli wówczas słabymi istotami nękanymi przez rozliczne zagrożenia. Klacz wykarmiła ich więc swoim mlekiem, a gdy stali się silni, pozwoliła im się dosiąść, by mogli zostać wojownikami i stawić czoła wrogom. Okej, ciekawe. Mit uczy, by szanować konie, które są najszlachetniejszymi ze zwierząt. Piękna historia. Dzięki za nią i za wyścig. Okej. Wygląda na to, że to tyle. Coś się jeszcze wydarzy w związku z tym wyścigiem? Okej. Tyle. Myślałem, że coś więcej się wydarzy. Niech będzie pochwalone wciąż trwające dzieło tworzenia świata. Tak, jasne. Dobra, i zobaczmy, co my tu dostaliśmy. Dostaliśmy... Ofiriańska kubałka, troszkę lepsza od tej zerykańskiego siodła. Na pewno dużo ładniejsza, musicie przyznać. Okej, okay, dobra. To co możemy się zawziąć teraz? Czy co jest jeszcze to jedno zadanie poboczne, które kiedyś dostałem? Myślę, że zanim zajmiemy się za wątek główny, zajmiemy się nim. Dopóki nie stanie się szare. Tak jak zdobywamy poziomy, to zadania stają się szare i wtedy praktycznie nie dają żadnego doświadczenia. Więc zajmę się tym zadaniem pobocznym, zanim wrócimy do wątku głównego. Może nie będzie trwało zbyt długo. Okej, dobra. Gdzie tu jest najbliższy punkt? Chyba do bramy nowigradzkiej.
Niech żyje Radowid. A, niech żyje Radowid. Skurczybyk. Dobra. O co chodzi w tym zadaniu? Generalnie chyba kogoś musimy znaleźć, tak? Otto Bamber, zielarz od Oxenfurtu. Okej. Okay. Musimy znaleźć jakąś zaginioną osobę. Robi się. Okej, okay, tak. Jesteśmy na terenie miejskim. Na terenie miejskim nie można kłusować. Czy kłusować. Nie można popędzać konia. Nazwijmy to. Tak. Okej. Okay. Płotka jak zwykle blokuje się na jakichś drzewach. Zdarza się to dosyć często. Okej. Okay. Jest ten zielarz. No porozmawiajmy z nim o zleceniu. A wiecie co, najpierw zobaczę, co on tu ma, jakie zioła ma. Czy ma coś ciekawego, werbenę, myśli chwost, chyba tych rzeczy ma akurat. To jest w nadmiarze. O, tego też. Tego też w sumie. Dobra. Zagadajmy do niego. Zapytajmy się, o co chodzi. Witaj. Ziółek szukasz? Specyfików by oporną pannę przekonać, że wolno? Mikstur by siebie przekonać, że jeszcze raz można. A jakieś inne ziółka albo mikstury? Na porost włosów, albo wręcz przeciwnie. Uśmierzające ból, albo wręcz przeciwnie. Takie na zgagę. Powiedz, czego ci trzeba? Znasz jakieś mistrzowskie receptury? Ciekawe. Znasz jakieś zaawansowane receptury, których mógłbyś mnie nauczyć? Wszystkiego, co wiem, nauczyłem się od mistrza gremisty ze Skellige. Chcesz terminować w fachu zielarskim? Chcę się nauczyć czegoś nowego. Jak zwał, tak zwał. Musisz przepłynąć Wielkie Morze i odnaleźć wyspę Art Skellig. Tam, w uświęconym gaju, światły mistrz gremista oceni, czy nadajesz się na ucznia. Okej. Okay. Swoją drogą. A zobaczmy, co on ma. Że rzucę okiem. Że ma jakieś schematy. Wyśmienity kot. Okej, okay, to się nam przyda. Wilga. Świetnie. Polowałem na nią tyle czasu. Lepszony olej przeciwko hybrydom. To również nam się przyda, ponieważ mam tylko zwykły olej. I odwarty wywirny. Okej, okay, to też zobaczę. Zobaczmy do alchemii. Gdzie jest ta wilga? Chyba muszę wyjść, żeby się zaktualizowała alchemia. Bywaj. Okej. Okay. Dobra, gdzie jest ta wilga? Nie widzę jej. A, jest tutaj. Dobra. Bez problemu. Wyśmienita wilga potrzebuje białą mewę. A nie, to jest wyśmienita, dobra. Ulepszona wilga. Okej, okay, też ma składniki. Okej. Okay. Do białej mewy brakuje mi alkoholu silnego. Wyśmienity kot też potrzebuje białej mewy. O, i aeder. Co potrzebuje do wytwarzania aederu, potrzebuje kolejnej białej mewy. Więc będziemy musieli zatrzymać się w jakiejś karczmie, żeby nakupić nalewek i wiśniówek. Okej, okay, ale to kiedy indziej. Odwar wirny. Co nam to daje? Każde udane trafienie zwiększa siłę ataku lub do czasu zakończenia walki lub otrzymania obrażeń innych niż obrażenia od zatrucia eliksirami. No okej, okay, zróbmy, ponieważ możemy. A poza tym... Lepszony olej przeciwko hybrydom. Bardzo się przyda. Szkoda, że nie znalazłem lepszego oleju przeciwko ogrom. Ale cóż. Kiedyś też się zrobi. Ulepszone smałą. A tak, ty zębami mglaka. Okej, okay. Więc chyba nic więcej już tutaj nie mogę zrobić. Ośmienity olej przeciwko zwierzętom. Żołądek króliszka. Ciekawe, bo zabiłem już parę króliszków w grze. Znaczy przynajmniej jeden.
Ciekawe, że nie mam. Ale dobra. Dobra, zapytajmy się o to zadanie. Ja w sprawie zlecenia. Uff, wreszcie ktoś się raczył zgłosić. Ciągle słyszę, że bieda, ale jak daje pracę, to chętnych nie ma. Ludzie po prostu są leniwi, od co? Do rzeczy, jeśli łaska. No oczywiście. Wybaczcie, Geralt. Gadam tyle, bo się denerwuję. Nie stoi tyłem do rozmówcy. I żadnych wieści. Ach. Wysłałem mojego ucznia, Folkerta, do Trupiej Kniei. Wiecie, to te lasy niedaleko folwarku Martina Fey. Akurat kończyły mi się włókna Han, a tam rośnie tego od cholery. No niech zgadnę. I nie wrócił. Nie. Proszę, znajdźcie go. I sprowadźcie całego z powrotem. Okej. Okay. Zajmiemy się tym. Nie mogę niczego obiecać. Ale poszukam go. Chłopak ma jakieś znaki charakterystyczne? Bo ja wiem. Jest niziołkiem. Jak ja. Ma jasne włosy. To wystarczy? Musi. Bywaj. Okej. Okay. Dobra. Zajmiemy się tym. Dobra, pytanie, czy to jest... Mamy w pobliżu jakieś... punkty szybkiej? Ta... Trochę mało. Na uboczu. No, okej. Okay. Przy okazji możemy tutaj odwiedzić jeden punkt. Chyba nie zaszkodzi. Skoro już mam taki wyśmienity ekwipunek, raczej mistrzowski, pora zacząć z niego korzystać. Dobra. Ciekawe. To jest jakieś wejście do jakiejś jaskini. W środku coś ciekawego musi się dziać, jakieś portale. A! Chyba się działa misja z Filipą Einhardt. Tak, to. Ale dobra. Tam już byłem w takim razie, więc nie ma co się bawić. Nie przejmujcie się tymi portalami. Okej, ukryty skarb. Ukrytymi skarbami nie chcę się bawić. Ponieważ zawsze to zajmuje trochę czasu. Kiedy indziej to zwiedzimy. No to naprzód do celu. Warto się tu rozejrzeć. Z dalekiego firu. Jedź, Płotka. Tak. Chyba to zadanie. No już. Znalezieniem tych, co ich ukradli. Okej. Okay. Gdzieś tu mamy go. Nie widzę. To zlecenie wiedźmińskie? Nie. Tempo! Okej. Okay. Później się możemy tym zająć. Dobra, szukamy śladów. Mamy całkiem spory teren do przeszukania. No, coś słyszałem. Jakiś krzyk. Ale nic nie widzę. O, tam się coś dzieje. Coś dzieje. Coś dzieje, mam na myśli mówiąc, że się tutaj ma coś do zbadania. Okej, okay, najpierw obróbmy co się da i zbadajmy. To musi być wóz Folkerta. Zakrwawiony. Mhm. Ślady tutaj mamy. Krew. Sprzed kilku dni zakrzepła. No to nie wróży dobrze dla jego zdrowia, ale co tam? Okej. Gdzie jest kolejny ślad? Tutaj. Sami te ślady się nie pojawiają.
tak jak powinny. Co my tu mamy? Krop się urywa. Trzeba się rozejrzeć, popytać. Wieś wyglądała trochę opuszczoną. Więc ciekawi mnie, że tu znajdziemy kogokolwiek. Okej. Co na pewno znajdziemy, to jakieś rzeczy do splądrowania. Geralt, tak. Krasnoludzki alkohol, jak zwykle. Shigley w Quen. Co jeszcze tutaj mamy? Nie widzę żadnych mieszkańców. Troszkę ciężko się będzie popytać. Złamane grabie, ha. No. Ślady krwi sprzed kilku miesięcy. Ciekawe. Okay, coś tu jeszcze mamy? Śniejące rudę. Pasty. Jakieś pierdółki. A. Okej, co tu jeszcze możemy przeszukać? Gnijące mięso, ha. Jeszcze chyba tego domu nie przeszukałem? Nie, przeszukałem go. Okej, a ten dom? Zamknięte, tak, widzę, że zamknięte. Geralt, mógłbyś zapukać czy coś? O, jest ktoś. Pojawił się nagle? Czy może po prostu ich nie zauważyłem? Chyba tak. Jap! Patrzaj! Gościa mamy! Co was przywiało w te strony, panie? Pewnie zgubiliście drogę. Nie, szukam kogoś. Ach, to mówcie, jak możemy pomóc. To pierw rozpytajmy się, co tu się dzieje. W chacie obok są plamy po krwi. Wiesz coś na ten temat? A pewnie. Ja tam zwierzynę oprawia. W cudzym domu? Przecie nikt tam już nie mieszka, a pod dachem milej pracować. Deszcz nie zacina, słoneczko nie piecze. A czego wy tam w ogóle zaglądacie? Zostawilibyście lepiej starych ludzi w spokoju. Podejrzani się wydają, co najmniej. Co to za miejsce? Wieś. Widzicie przecie. Widzę opuszczone chaty. A, bo tylko myśmy się ostali. Młodzi do miasta wyjechali za chlebem, a starzy pomarli. Prawdę mówię ja? Podejrzane. Najprawdziwszą. Dobra, Na pewno nie będzie... Na pewno nie jest jakaś miła para staruszków, ale dobra. Szukam Folkerta, niziołka z jasnymi włosami. Mówi wam to coś? Niziołek, powiadacie, a był tu taki był. Ziół szukał. Aż coś go raniło. Widziałem ślady krwi. Prowadzą tutaj. Jakbyście to widzieli. Tak było. Wilce go napadli i przybiegł się schronić. Mówiłam mu, wracajcie do miasta, paniczu, bo tu łatwo o nieszczęście. Ale ten się uparł, że nie, że musi te swoje kwiatki pierwej pozrywać. Znów poszedł do lasu i już nie wrócił. A nocą
Słychać było wycie. Aż ciarki po plecach chodziły. A gdzie ciało? Powinny chociaż buty po nim zostać. Myśmy nie szukali. My są stary ludzie, gdzie nam się po puszczy plątać. Dobra. A to my będziemy musieli się poplątać. Okej. Okay. No dobra. Może coś jeszcze z tego wyniknie. Zobaczymy. Dobra. Wracamy do zielarza. I co on na to powie? Witaj. Wiem już, co się stało z Folkertem. No to mów! Ja tu już od zmysłów odchodzę. Świadkowie mówią, że został zaatakowany przez wilki. Przeżył, ale potem znów poszedł do lasu, żeby zebrać te zioła. I widać, limit szczęścia się wyczerpał. To był złoty chłopak. Sumienny, grzeczny. Szkoda go. No nic. Macie wasze złoto. Niech się mnoży. Okej. Myślałem, że coś więcej się wydarzy w tej kwestii. Ale tylko tyle, no nic. Było zbyt ciekawe zadanie. A przy okazji... gdzie to było zadanie z tym Kovirem? Tak. Gdzieś tutaj. Się cofniemy i zobaczymy jeszcze. Gdzieś tam była napadnięta ta karawana z Kowiru. Więc sprawdzimy to od razu. Tą stronę? Tak, gdzieś tu. A. Dalej płotka! Tutaj? Chyba. A, tam, dobra. Zbadajmy miejsce. Ślady krwawej walki. Obsługa karawany nie miała żadnych szans. Trop prowadzi na północ. Znajdź wszystkie schematy ofirskiego zestawu. Okej, dobra. Całkiem spory ślad deptali. Powinienem rozejrzeć się za innymi śladami. Ktoś został ranny. Mocno krwawił. Okej. No to idziemy za tym kimś. To ciekawe. No. Wygląda na to, że wzięli zakładnika z karawany. To on zostawił ślad krwi. Ciążył. Zostawili go tu, by się wykrwawił. Trop się skończył. Rozejrzę się tutaj. Okej. Co jeszcze możemy tutaj znaleźć? Tak, to jest jego trop. Coś jeszcze tutaj znajdziemy? No nie wiem. A. Dalej szli tędy. Okej. Co dalej? Tu ślad się urywa. Sekretne wejście przykryte ściółką i pyłem. No to zajmijmy się tym. Okej.
Wygląda na to, że przyda nam się zbroja na ludzi oraz jadwisielców. No, ci panowie na pewno cokolwiek ukradli, nie oddadzą tego po dobroci. Aha. Dobra, rzucę sobie quen. I gnij od razu. Okej, okay. Makuszę gość. Się nim zajmijmy najpierw. Okej. Okay. Ha, dobra. To poszło całkiem dobrze. Mu się skończyła. Nie możemy z niego nawalać. Dobra, tak lepiej. Zobaczmy, co my tu mamy. O, jest sporo kasy miał. I coś jeszcze? Dobra, po kolei. List z rozkazami. To pewnie nam wskaże dalsze punkty tego zadania. Schemat Anferete. Też zobaczymy. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co znaleźliśmy. List z rozkazami. Bla, 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 bla. Zostały obozy bandytów. Zostaliśmy je zaznaczone? Tak. Okej, okay, spoko. Więc przydałoby się je przeszukać. Zobaczmy, coś tutaj jeszcze mamy. A nie, to wszystko. Okej, okay, no to wychodzimy. Wygląda na to, że nie będziemy już musieli dużo biegać za tymi schematami. O właśnie, ten schemat co dostałem. Anferete. Anferete. Poszukam to, bo mnie ciekawi, co to jest. Dobra, to nie jest broń stalowa, ani buty, ani kusze. O, to miecz srebrny. No tak, słaby. Pewno gorszy od tego naszego, więc nic specjalnego. Dobra. A poza tym? Okej. Okay. Zbadamy tą, miejscówkę, a potem drugą. Okej. Okay. Dobra, już mi się czas skończył. Więc w następnym odcinku zbadamy te dwie miejscówki, znajdziemy te schematy. Zobaczymy, co ciekawego nam skonstruuje z niego ten ofirski kupiec. A poza tym chyba już nie mam żadnych innych zadań pobocznych, więc się weźmiemy za... pana... Tak... Za pana... Jak on tam było? Wybaczcie, zapomniałem jego nazwiska. Za brata Elgierda, w każdym razie. Olgierda, dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!